Cześć, tu Justyna z Republiki Wina. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o winach pomarańczowych na przykładzie kilku ciekawych butelek. W winie mieszają się aromaty ziołowe z kwiatowymi, a w ustach odnajdziemy sporo świeżości, dobrą strukturę i długi finisz. Czym właściwie są wina pomarańczowe? Sama nazwa może być myląca i sugerować, że do ich produkcji użyto właśnie pomarańczy. A tak naprawdę bierze się ona tylko i wyłącznie z koloru wina. Możecie również spotkać się z nazywaniem tych win bursztynowymi. Szczególnie poza granicami naszego kraju nazywa się je właśnie często amber wines. No więc skąd właściwie ten kolor w winie? Do produkcji win pomarańczowych używane są białe odmiany winorośli, jednak ich proces produkcji jest inny. Gdy produkujemy białe wino, do procesu fermentacji nie używa się skórek. Są one oddzielane i usuwane. Natomiast w przypadku win pomarańczowych wino fermentuje razem ze skórkami, co nazywamy maceracją. To właśnie skórki dodają tym winom tego charakterystycznego koloru. Czego możemy spodziewać się po pomarańczowych winach? Pokażę Wam na kilku przykładach. Pierwsze wino to Pomon od producenta Carmel & Joseph z Languedocji, wyprodukowane z charakterystycznych dla tego regionu szczepów Marsan, Roussan i Terregris. W winie znajdziecie aromaty gruszki, żółtego jabłka, nawet migdałów, ale też fajną owocową świeżość. Maceracja na skórkach dodała natomiast subtelnych tanin i przyjemnego, cierpkiego finiszu. Innym ciekawym przykładem wina pomarańczowego jest Pinot Gris z polskiej winnicy z Dolnego Śląska, z winnicy Wzgórz Trzebnickich. Wino macerowało na skórkach przez 28 dni, a następnie dojrzewało jeszcze przez 7 miesięcy w beczce. Znajdziemy w nim aromaty skórki cytrusowej, kwiatu pomarańczy, korzennych przypraw. Jest bardzo żywe, ekspresyjne, intrygujące, z nutą delikatnej goryczki na końcu. Kolejnym przykładem jest ponownie Pinot Gris, ale tym razem przenosimy się do Austrii, gdzie swoje wina produkuje Michael Opitz. Mamy tutaj wino pomarańczowe, które macerowało przez 3 tygodnie na skórkach, a następnie przez 10 miesięcy dojrzewało w beczkach akacjowych i dębowych. W winie mieszają się aromaty ziołowe z kwiatowymi, a w ustach odnajdziemy sporo świeżości, dobrą strukturę i długi finisz. Wino jest organiczne z minimalną ilością dodanej siarki. Na Mazowszu również powstało wino pomarańczowe w winnicy Dwóżno. Wyprodukowano je ze szczepów hybrydowych Johanniter i Hibernal. Hybrydowych, czyli takich krzyżówek, które są bardziej odporne na niekorzystne warunki pogodowe, które panują w Polsce, szczególnie w okresie wegetacyjnym. W przypadku tego wina mamy 2 tygodnie maceracji na skórkach i zapach cierpkich cytrusów, ale też dosyć mocno wyczuwalne taniny, które dodają temu winu ciała. Jak widzicie, wina te, pomimo różnych regionów, różnych odmian, z których zostały wyprodukowane i czasu maceracji, mają w sobie wspólne cechy. Dzięki maceracji na skórkach zyskały bogatszą strukturę i są bardziej złożone, bowiem łączą w sobie cechy win białych z cechami win czerwonych. To powoduje, że są też świetnymi kompanami do jedzenia. Spróbujcie win pomarańczowych z takimi daniami jak tatar, z grzybami, z risotto czy nawet chociażby z kimchi. Tam, gdzie białe wina mogą być zbyt delikatne, zbyt subtelne, a czerwienie mogą zbyt dominować, pomarańczowe wina mogą sprawdzić się idealnie. Wszystkie te prezentowane przeze mnie wina są dostępne w naszym sklepie internetowym Republiki Wina, ale możecie ich spróbować również w naszym warszawskim winebarze. A czy Wy macie już swoje ulubione pomarańczowe wino?